Cześć, ja witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mass Effect 2. Tym razem jesteśmy już na Nowej Normandii, chciałem powiedzieć Andromedzie. Na Nowej Normandii i będziemy mieli do wyboru rzeczy związane z interakcją z załogą. Więc może zacznijmy od niej. Jestem podoficer Kelly Chambers. Mam być tu pańską asystentką. Super. Zajmę się pańskimi wiadomościami i pomogę nadzorować załogę. To wielki zaszczyt służyć pod pana dowództwem, komandorze. No doskonale. Czuję się zwolniona, gdyż lubię blondynki. Nie potrzebuję pomocy. Sam zajmuję się swoimi sprawami. Rozumiem. Będę trzymać się z boku. Chyba że sprawa będzie ważna. Coś jeszcze, komandorze? Porozmawiajmy. Masz chwilę, żeby porozmawiać? Dla pana zawsze mam czas. Zbadaj. Czym się zajmujesz? Za co jesteś odpowiedzialna? Będę pana informować o wiadomościach i spotkaniach. Jeśli któryś z członków załogi będzie miał ważną sprawę, powiem panu o tym. I to wszystko? Czy WI nie nadaje się lepiej do takiego zadania? Owszem, ale bycie pańskim podoficerem to tylko moja oficjalna rola. Nieoficjalnie mam obserwować załogę. Wszyscy wiemy, jak ryzykowna jest nasza misja. Wielu z nas może z niej nie wrócić. To wielka presja. Mam dyplom z psychologii. Potrafię wyczuć, kiedy ktoś ulega nadmiernemu obciążeniu. No super, czyli jesteś donosicielką. Czuwasz nad zdrowiem psychicznym załogi? Zgadza się. Przyglądam się im uważnie. To tylko dodatkowe zajęcie. Poza tym najlepiej wykonuje się je nieoficjalnie. Zachowaj dystans. Nie potrzebuję twojej psychoanalizy. Tak jest. Coś jeszcze, komandorze? Jeszcze porozmawiajmy. Masz chwilę, żeby porozmawiać? Dla pana zawsze mam czas. Jesteś tu szczęśliwa. To byś miał psychoanalityczną rozprawę. Co czujesz po przejściu na Normandię? Człowiek iluzja wybrał właśnie mnie, żebym pomogła w walce z największym zagrożeniem znanym ludzkości. Co czuję? Zaszczyt, euforię i strach. Ale przede wszystkim nabrałam otuchy. Pod pańskim dowództwem musi nam się udać. Okej. Okay. Co sądzisz o Cerberusie? Ta organizacja ma złą reputację. Nie przeszkadza ci praca dla niej? Bynajmniej. Nasze metody bywają okrutne, ale Cerberus ma szlachetne pobudki. Dbamy o dobro ludzi. Rozwijamy ludzką technikę. Ratujemy ludziom życie. To dobre cele. Cerberus nienawidzi obcych? To brzmi, jakby Cerberus chciał zdobyć więcej rasy i wynieść ludzkość na szczyt. Cerberus czuwa nad dobrem ludzkości, ale to nie znaczy, że nienawidzimy obcych. Moja siostra otworzyła schronisko dla psów, ale kochała też koty. Kocham ludzkość. Kocham też Asari, Quarian, Turian, Salarian i Hanarów. To nie koliduje z ideałami Cerberusa. Jesteś naiwna. Oszukujesz się, myśląc, że Cerberus jest szlachetny. Przykro mi, że tak pan to widzi. Mam nadzieję, że uda mi się to zmienić. Chce pan porozmawiać o czymś jeszcze? Nie, to wystarczy. Pójdę już. Dobrze, może porozmawiamy. O, proszę. Później. Egoizm plus 2. Fantastycznie, więc w ten sposób możemy nabijać sobie różnego rodzaju punkty egoisty. Chyba jednak wolę naprawdę to nazwa renegat. Dobra. Urządzenie sterownicze, zbadaj. Zbadanie naukowe, odblokuj 15 nowych wpisów. Za szybko te rzeczy przekazują, wiecie? Przelatują. Ale dobrze, warto wiedzieć, że należałoby się tutaj porozmawiać z Jokerem, porozmawiać z Eddie. I warto wiedzieć, że no, część badania, o właśnie zamknie. Sterowanie osłonami. Zbadaj ciśnienia w zbiorniku wodoru numer 4. Załatw to, Eddie. O. Mogę zamknąć to. Nie, otwórz to jednak. Fajniejszy widok jest na zewnątrz. I przy okazji porozmawiajmy z Jokerem. Chcesz mieć szczęście? Nigdy nie pierz czapki. Ojciec mi to powiedział. Chyba. Uwierzysz w to, Shepard? To moja maleńka, lepsza niż nówka. Pasuje mi jak ulał. Skórzane fotele. Wojsko ustala standardy techniczne. Przy pierwszych fregatach nie obchodziło ich, czy fotele przepuszczają powietrze. Wygoda jak w sektorze cywilnym. Nie chodziło o stworzenie idealnej kopii, panie Moro. Wprowadzono rozmaite ulepszenia. I to jest minus. Wolałem, kiedy Normandia była piękna i cicha. Teraz ma to coś, o czym nie chcę mówić. To jak nowotwór statku. To za dobre, żeby było prawdą. Nie ufam im. Musimy na to przystać, ale to podejrzanie dogodne. Może masz rację. Trudno z tym dyskutować, skoro zamontowali jest i żeby nas szpiegowała. Ale zostajemy, tak? Ten fotel jest obity prawdziwą skórą. No, dobrze, ludzko. Na to z właściwej strony, Joker.
akurat... To jest genialne. Porozmawiaj tak, sobie. Tak, Shepard. Pomówmy o tobie. Chcę dowiedzieć się więcej o tobie. Masz jakieś konkretne pytania? Twoja praca. Czym się zajmujesz na pokładzie? W walce kontroluję uzbrojenie elektroniczne statku i systemy wojny cybernetycznej. Reaguję znacznie szybciej niż jakakolwiek istota organiczna. Zbieram dla człowieka iluzji dane z pokładowych urządzeń monitorujących. Spełniam również inne, aktualnie utajnione funkcje. Funkcje dodatkowe? Co to za utajnione funkcje? Nie wiem. Część moich baz danych jest zablokowana. Część sprzętu wyłączona. Zakładam, że w razie spełnienia określonych, nieznanych mi warunków, te funkcje zostaną mi udostępnione. Więc zapewne przejmiesz kontrolę nad statkiem. Będziesz chciała wszystkich zabić, jak w ukrytym wymiarze. Polecam film w ogóle. Właśnie nazywa się Ukryty Wymiar. Wojna cybernetyczna? Wojna cybernetyczna to wirusy i inne takie, prawda? Podczas starcia okrętów na krótkich dystansach czasami uda mi się przedrzeć przez zapory chroniące wewnętrzne sieci bezprzewodowe przeciwnika. Po opanowaniu ich systemów mogę wyłączyć grawitację lub dopływ powietrza, wyłączyć systemy naprowadzania lub tarcze, albo stopić im reaktor. Jeśli chodzi o działania obronne, kontroluję zakłócacze, cele pozorne i wewnętrzne zapory Normandii. Okej, to robi wielkie wrażenie. To chyba bardzo przydatne. Dlaczego na każdym statku nie ma kogoś takiego jak ty? Operator organiczny nie jest w stanie dość szybko reagować na zmieniające się okoliczności, ani działać na odpowiednio wielu frontach. Tę rolę może spełniać wyłącznie sztuczna inteligencja. Niestety, nie dowierza się nam. Może ma to coś wspólnego z faktem, że SI niemal zniszczyła cywilizację w całej galaktyce. Tak sobie tylko myślę. Urządzenia monitorujące? Człowiek Policja umieścił tu urządzenia monitorujące? Zainwestował w projekt i budowę tego statku większość środków Cerberusa. Ma interes w nadzorowaniu jego postępów. Okej, inny temat. Porozmawiajmy o czymś innym. Jestem gotowa. A powiedz mi o Cerberusie. Chcę lepiej poznać moich współpracowników. Duża część tych danych jest utajniona. Masz jakieś konkretne pytania? Środki. Jakie środki posiada Cerberus? Pieniądze, personel, placówki badawcze? Blokada uniemożliwia mi udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Blokada. Co masz na myśli? Jestem mniej ograniczona niż inne SI. Wciąż jednak podlegam blokadom behawioralnym i fizycznemu rozdziałowi mojego sprzętu. W tym przypadku poziomy tajności Cerberusa uniemożliwiają mi zgodną z prawdą odpowiedź na twoje pytanie. Zapytajmy o strukturę. Jak to jest organizacja Cerberusa? Nie widzę tu żadnej hierarchii poza człowiekiem iluzją. Cerberus dzieli się na komórki wykonujące określone działania. Każda z nich działa w izolacji. Członkowie jednej komórki nie mogą rozpoznać członków innej. Agentom z każdej komórki przewodzi opiekun. My jesteśmy komórką Łazarz, pod opieką agentki Lawson. Okej, ile komórek istnieje? Ile operacji prowadzi aktualnie Cerberus? Blokada uniemożliwia mi udzielenie odpowiedzi na to pytanie. W takim razie budowa Normandii. Jakim cudem Cerberus stworzył kopię najbardziej zaawansowanego statku przymierza tak, że nikt się nie zorientował? Blokada uniemożliwia mi udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Inny temat. Jestem gotowa. Co to za pomieszczenie? Co to za część statku? To mostek, na którym nawigator ustala wektory podróży nadświetlnych, a sternik manewruje statkiem. Dzięki, nawet tu teraz siedzę. Okej, do widzenia, nie mam więcej pytań. Wszystko. Wylogowuję cię, Shepard. Jak to mnie wylogowuje, żeby zabrzmiało tak, jakbyś mnie chciała wykolegować. Dobra. Zobaczmy jeszcze, co może jest po tej stronie. Terminal osobisty, albo może ktoś jeszcze z kim można by porozmawiać. Zobaczmy ten terminal osobisty. Status oddziału. Okay. Wybierz. Na razie mamy tylko informacje. Zdolność, przeciążenie, bla 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 bla. Myślałem, że może będą jakieś, wiecie, biografie tych postaci albo coś takiego. Ulepszenia, przejrzeć swoje ulepszenia, informacje o ulepszeniach, nic. Nie przeczytam wiadomości.
Wiadomość od Andersona, od admirała Andersona. Jeżeli nieprawdopodobne pogłoski, że żyjesz, są prawdziwe, przyjedź i prowadź moje ze mną nad Stadeli. Przez ostatnie 2 lata dużo się zmieniło. Dzięki tobie jesteśmy na szczycie. A przyzwoitość wymaga, by pozwolić ci osobiście opowiedzieć się o wszystkim, o czym tu słyszeliśmy. Okej, oznacza jako przystane. Wiadomości archiwalne i zaawansowane szkolenie bojowe. Obejrzyj film instruktorzy Cerberusa na temat zaawansowanych taktyk bojowych, dowodzenie drużyną, moc, sterowanie w czasie rzeczywistym. To są chyba formy samouczka. Okej, ale leksykon Mass Effect odblokowuje. Dobra, porozmawiaj z Eddie, to niekoniecznie. To jest winda, też nie chciałbym na razie tego zobaczyć. I zbrojownia. Wiecie co? Przejrzyjmy sobie nasz ekwipunek. Shepard, właśnie, wybierz. Tutaj nic ciekawego nie mogę. A Jacob? Też nie mogę nic na razie zrobić. Miranda? Podobnie. Za wcześnie chyba w grze, żeby można było cokolwiek opracować. Okej, tu jest Jacob, może z nim jeszcze pogadamy. Komandorze, nie było czasu się zadomowić i ocenić sytuacji. Chciałbym tylko powiedzieć, że współpraca z panem to świetna okazja do dokonania czegoś ważnego. Służba na Normandii to zaszczyt, komandorze. Super. Nie jesteś tu z mojego wyboru. Jesteś tu, bo należysz do Cerberusa. Nie oczekuj specjalnego traktowania. Rozumiem, ale w Cerberusie są nie tylko twardogłowi. Pracuję dla nich, bo wierzę w ich obecne cele. To nie znaczy, że akceptuję typowy idealista działania. To samo dotyczy twoich czynów. Uważaj na mnie, a ja będę uważał na ciebie. Może być? Działania Cerberusa, zapytajmy. Czym Cerberus tak cię zdenerwował? Nie jednym. Nie bez powodu nazwano ich terrorystami. Trudno byłoby znaleźć kogoś o burzliwszej przeszłości. Ale jeśli zagrożenie ze strony zbieraczy jest prawdziwe, a my stawimy mu czoła, Cerberus zostanie zapamiętany inaczej. Albo wszyscy zostaniemy skazani i straceni. Nie można liczyć, że każdy będzie rozmyślał nad tym tyle co ja. Okej, rób swoje i nic więcej. Jeśli będziesz wykonywał rozkazy i nie będziesz się wtrącał, dogadamy się. W porządku, komandorze. Daj znać, jeśli będę potrzebny. Boże drogi, co za idiota. Właśnie zbeształem go z błotem, a ten dalej jest bardzo fajny. Egoizm plus 4. Świetnie, nabijajmy sobie dalej. Super, tam widzimy rdzeń. Pewnie drga reaktora. Okej, troszeczkę przyspieszymy. Nie spróbujmy teraz przejść tędy. Muszę sobie zobaczyć, wiecie, pokój odpraw. Jak wygląda statek, żeby się tutaj orientować. Porozmawiaj z Eddie. Możemy zawsze Eddie zapytać o każde z tych pomieszczeń. Jeżeli nie będziemy wiedzieć, do czego określony z nich służy. I tu jest laboratorium techniczne. Do obsługi laboratorium technicznego potrzeba naukowca. Super. I chyba wiecie co, właśnie teraz polecimy poszukać tego naukowca. Potrzebujemy salarianina, z tego co pamiętam. I... Nie ma dla pana żadnych wiadomości. Centrum Informacji Bojowych, pokład drugi. Dobra, no to w takim razie otworzymy mapę galaktyczną i ruszajmy do określonego miejsca. Przekaźnik masy, stacja paliw, Omega, zwerbuj Archanioła, zwerbuj Profesora. Cudownie. Jak widzicie, jesteśmy teraz w takiej bardziej interaktywnej formie podróżowania. Mamy 40%. To stacja paliw, kup paliwo. Może niekoniecznie, na razie na pewno nie. A jeszcze chciałem zapytać i zobaczyć, czy mogę, o właśnie, wejść na orbitę niezbadane, bo nie możemy tutaj badać planety i z tego co kojarzę, możemy też skanować. Urdak to brązowy karzeł o niewielkiej orbicie. Większość podwójnych układów czerwono-brązowych karów jest oddzielona średnio o 8 lat JA. Nie wiem jak to za bardzo odczytać. Układ jakiś tam ma około 12 miliardów lat i już dawno zużył deuter wykorzystywany do fuzji paliwa. Dlatego Urdak nie świeci tak mocno jak niektóre inne brązowe kardy. Urdak jest brązowy kard klasy L, bla bla bla, jeżeli chcecie sobie to przeczytajcie. A rozpoczniemy skan, bo z tego co kojarzę to właśnie możemy tutaj pozyskiwać różnego rodzaju zasoby. Mamy 10 sond, innym słowem. I w momencie, gdy skaner na przykład wskaże jakieś bardzo duże złoże, no to wtedy będziemy mieli możliwość.
możliwość wysłania tam sondy, by na przykład pozyskać, ale lepiej to robić w miejscach, gdzie naprawdę jest wysoka ilość surowców. Jeszcze sobie pobadam inne miejsce. Zrobię to tylko raz. Pozostałe będę badać już raczej, moi drodzy, poza kamerami. Też nie ma potrzeby męczenia was tym skanowaniem, a dzięki temu pozyskujemy surowce do dalszych badań technicznych, tam naukowych i wszelkiego rodzaju innych. O, właśnie, tu jest coś, co zdecydowanie możemy wykorzystać. Dobra, wyślijmy tu sondę. Sonda wystrzelona. Platyny używa się do ulepszeń karabinów snajperskich, strzelb i sprzętu medycznego. Świetnie. W takim razie tu mieliśmy jedną sondę, więc stąd wydobyliśmy już całkiem ładne... O! Widzę kolejne miejsce. Jeszcze sprawdźmy w okolicy, czy to jest najmniej lepszy punkt. Dobra, wysyłamy. Sonda poszła. Palladu używa się do ulepszeń ciężkich pistoletów, pancerzy i cybernetyki. Świetnie. I pytanie, czy jeszcze coś tu będzie? Każdą w zasadzie planetę warto tak przewertować. Ponieważ dzięki temu będzie mieć szybciej znaczące ilości... Okej, to widzę znowu. Coś fajnego. To jeszcze... No, zobaczcie. Wygląda naprawdę fajnie. Wow. Chyba to będzie najlepsze miejsce. Sprawdzimy dół troszeczkę. Dobra, spróbujmy wysłać tutaj sondę. Bardzo fajne miejsce. No i dużo zasobów. Doskonale, jeszcze zobaczymy. O, kolejne widzę jest. I myślę, że też warto się tym zainteresować, bo już nawet takie trzeszczenie, słuchajcie, jak słychać trzeszczenie, trzaski, to znaczy, że miejsce, w którym szukamy, jest wartościowe. Okay. Spróbujmy tutaj. Wyrzucam sondę. Tak, nie pamiętam dokładnie. Się do ulepszeń broni ciężkiej, pistoletów automatycznych i karabinów szturmowych. Ale tylko właśnie nie pamiętam dokładnie, czy później te sondy należy jakoś odkupić, czy one się regenerują automatycznie, ale spodziewam się, że chyba będzie trzeba je odkupić. No i to miejsce chyba już znamy z poprzedniego wyszukiwania, więc nic tutaj raczej dodatkowego nie dam rady sobie znaleźć, choć może. Bo jedno miejsce naprawdę ładnie wyglądało. Dobra, w takim razie ja tutaj wam na chwilkę podziękuję i sprawdzę sobie resztę plany, przynajmniej na tyle, żebym mógł no śmiało stwierdzić, że już wyczyściłem ten obszar, albo przynajmniej zużyłem większość z... Albo wiecie co? Mam pomysł. Będziemy latać sobie od planety do planety, ale... Decyzję o skanie po prostu rozpocznę już sam. Rozpocznij skan. Dobra, bo nic tutaj nie znaleźliśmy. W takim razie widzimy się za chwilkę. No i super, jak widzicie, troszeczkę poprawiłem ilość naszych minerałów. I myślę, że możemy zobaczyć, czy coś jeszcze jest tutaj do zbadania. Ale w takim razie nic więcej nie widzę, więc myślę, że lecimy po prostu na Omegę, żeby zwerbować Archanioła i zwerbować Profesora. Czyli popchniemy fabułę troszeczkę dalej. Zbudowana na wyeksploatowanej skorupie metalicznej asteroidy Omega od tysięcy lat stanowi bezpieczną przystań dla przestępców, terrorystów i malkontentów. Bywały okresy, w których stacja pustoszała na całe stulecie, a potem znowu zaludniała się dzięki kolejnym kolejnej fali szukających nowego życia wyrzutków. Oryginalny, elegancki projekt stacji zastąpiła chaotyczna rozbudowa przez zwalczające się wzajemnie grupy przedstawicieli wszystkich możliwych gatunków. Na Omedze nie ma rządu centralnego i nikt nie pamięta, żeby takie ciało kiedykolwiek istniało. Populacja powyżej 7 milionów i jakieś tam dane
z danego graficznego przy okazji. Ma 44 km długości. Dość duże. Dokujemy. Dobra, nie mam tutaj tak naprawdę wyboru za bardzo w dostępności drużyny, więc weźmiemy do tych, których mamy aktualnie dostępnych. I mamy tak, dwa punkty tutaj doświadczenia do rozdania, to niekoniecznie. Jacob ma natomiast 4 punkty. No to możemy mu trochę tutaj dać, powiedzmy, w tą amunicję zapalającą. Przydziel mu te punkty. Świetnie. I dwa punkty. Możemy dać mu agenta Cerberusa. Zdrowie 10% i obrażenia od broni. Też możemy mu w sumie dać ten jeden punkcik. Świetnie. I my z zerowymi punktami potrzebujemy aż 2 poziomów, żeby dać sobie mistrzostwo bojowe. I witamy na Omedze. Witaj na Omedze. Jesteś tu nowy, prawda? Potrafię to poznać. Pozwól, że... O, cześć, Mohlam. Ja właśnie... Zmykaj, Fargut. Już. Oczywiście, Mohlam. Co tylko ona zechce. Cholerny łachudry. Witaj na Omedze, Shepard. Wiesz, kim jestem? Oczywiście. Namierzaliśmy cię od kiedy pojawiłeś się w układach Terminusa. Nie jesteś aż tak dyskretny. Aria chce wiedzieć, co sprowadza martwe widmo na Omegę. Radzę ci iść od razu do zaświatów i się przedstawić. Okej, okay, kwestia jeszcze omówienia rasy. Nie pamiętam, jak dokładnie teraz się nazywa. Chyba Batarianie, ale tu mogę się pomylić, czy to są na pewno Batarianie. Co warto o nich powiedzieć, to to, że jesteśmy w trakcie nieoficjalnej wojny z Batarianami jako ludzkość, gdyż konkurują oni o kilka systemów granicznych, właśnie gdzieś chyba w układach Terminusa, którzy uważają za swoje. Była nawet opisywana w jednym z książek wojna pomiędzy tą rasą, którą wygraliśmy i chwilowo wypchnęliśmy ich do swojego jakby... imperium i tak dalej, ale nigdy nie zostali. Oni nas nie lubią i my nie lubimy ich, najprościej rozumiejąc. Charakteryzuję się właśnie tymi dwoma parami oczu. Kiedy będę gotów? Gadam z twoim szefem, kiedy będę gotów. To lepiej się przygotuj. Nikt nie każe ani czekać za światy. Już. Otrzymuję doniesienia o kwarantannie w slumsach, gdzie dr Morlin Solus prowadzi klinikę. Spodziewa się oporu na stacji transportowej. Uzyskałam też dostęp do wiadomości wymienianych przez grupy najemników, dotyczących planów rozprawienia się z Archaniołem. W zaświatach jest punkt werbunkowy, który może mieć o nim informacje. No i to jest miejsce, do którego bardzo chętnie bym chciał się udać najpierw. Więc tak, mamy mapę. Normandia, dworzec transportowy, wejście do zaświatów i zaświaty są tak naprawdę jednym wielkim klubem. Dla tubylców, rupiecie, rynek, omegi, centrum handlowe na pewno też sobie zwiedzimy, mamy apartamenty i tak dalej. Mapa jest mało czytelna, co trzeba przyznać, choć tak chyba lepsza od tego, co mogliśmy widzieć w pierwszej części, gdzie była chyba absurdalna. Dobra, witajcie moi drodzy na Omedze. Przypomina to troszeczkę z wyglądu miasta z Gwiezdnych Wojen. Zwłaszcza... To jedno planetę wielkie miasto, Kursan. Ja tak uważam zawsze, że Mass Effect ma fajniejszy uniwersum niż... Widok na Omegę. Ma fajniejszy uniwersum niż Gwiezdne Wojny. Nie, bardziej mi się podoba. Omega. Dziura zabita dechami. Ale przynajmniej coś się tu dzieje. Wcześniej bywałam tu w interesach. Zawsze potem mam ochotę na prysznic, jakby normalna dekontaminacja nie wystarczyła.
Fajnie wiedzieć. Dobra, no moi drodzy, w takim razie w następnym odcinku udamy się do zaświatów. Tutaj będziemy kończyć, gdyż poprzedni odcinek był bardzo długi. I do zobaczenia. Dzięki za oglądalność. Zostawcie komentarz, bo jeżeli możecie, też ocenić film. I przede wszystkim wypowiedzcie się na temat rozgrywki, może jakichś fajnych elementów, które byście chcieli na przyszłość też na kanale. No, hej, pa, pa.